na drugi rok, w 2018 roku, przypada 460. rocznica w ogóle Poczty Polskiej. A z kolei w tamtym roku, w Ścińsku, budynek poczty ma już 130 lat. Wybudowany został w 1886 roku. Także też taka rocznica okrągła, nie? I na początku chciałbym tylko wspomnieć, jak Poczta Polska się organizowała, kiedy powstała w ogóle w dawnych czasach. Więc Państwo pozwolą, że troszeczkę będę przeczytał i ze ściągi. W ogóle poczta powstała 18 października 1558 roku i ją założył w ogóle zezwolenie kierowania Zygmunt August, nie, włoskiemu dworzaninowi Prosperowi Profanie. Nie, to był Włoch, który stworzył pocztę, żeby poczta docierała z Krakowa do Wenecji. Później w 1583 roku Stefan Batory ujednolicił taryfę pocztową, a król Władysław IV w 1647 roku przekształcił pocztę z prywatnego przedsiębiorstwa króla w instytucję już publiczną. W XVIII wieku rozwija się szlak pocztowy. Bardzo dużo szlaków pocztowych powstaje. Powstają urzędy, stacje już zaprzęgowe. No i Stanisław August Poniatowski w 1784 roku łączy tę pocztę królewską, litewską, pruską. Porządkuje zasady funkcjonowania poczty i nadaje pierwsze znaki pocztowe. W tym czasie personel zostaje zaprzysiężony, umundurowany i wyposażony w pieczęcie pocztowe oraz trąbki. W wyniku trzeciego rozbioru polska poczta w ogóle przestaje istnieć, nie? Następnie pod jurysdykcją Rosji powstaje Królestwo Polskie i poczta odzyskuje autonomię. W roku 1848 na ziemiach polskich rozwija się z kolei kolej żelazna, nie? Poczta otrzymuje prawo do posiadania specjalnego wagonu, tak zwany ambulans. W roku 1860 ukazuje się pierwszy polski znaczek. Także dla kolekcjonerów w ogóle to jest niesamowity rarytas. Jeśli ktoś kiedyś zbierał znaczki, kolekcjonował albo się interesuje. Także pierwszy znaczek polski 1860 rok. Jest bardzo poszukiwany, atrakcyjny, niesamowicie. Podczas I wojny światowej w Warszawie powstaje poczta miejska, a wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafów. Z tego wyodrębnia się i powstaje przedsiębiorstwo Polska Poczta, Telegraf i Telefon w 1928 roku. W okresie międzywojennym Polska Poczta, Telegraf i Telefon jest nie tylko na terenie Polski, ale także, wiemy, w wolnym mieście Gdańsk. I jak każdy pamięta, 1 września w czasie wojny Poczta Polska broni się i są ofiary. I tutaj wspomnę, że z jednym z naczelników poczty w Trzcińsku był pan Alfons Racki. On przyjechał w 1969 roku tutaj na naczelnika poczty i jego ojciec bronił Poczty Gdańskiej. Jego ojciec zginął tam na Poczcie Gdańskiej. Podczas okupacji hitlerowskiej poczta na ziemiach polskich działa jako tajna organizacja w charakterze wojskowym. Po zakończeniu II wojny światowej reaktywowano przedsiębiorstwo Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Istotnym zadaniem staje się stworzenie sprawnej sieci pocztowej na ziemiach odzyskanych. Dzięki umowie z Polskim Radiem od 1946 roku urzędy rozpoczynają rejestrację i inkasowanie opłat abonentów radiowych, tak i telewizyjnych, tak jak do tej pory, i różne z tego są niesnaski, tak? Weź przełącz tam. Proszę Państwa, to są takie
kalendarza na 450-lecie. Moja mama pracowała na poczcie w Trzcińsku. Moja małżonka pracowała na poczcie w Griffith. I otrzymała taki kalendarz. To są, jak widać po to montaże, jak wyglądało mniej więcej, jak to się zaczynała poczta, bo w ogóle Polska. Tu jest pierwszy znaczek. Tak jak widać, tu jak raz trzyma w tym, to jest pierwszy znaczek polski z 1860 roku. Tutaj jest po wyzwoleniu, 1928 rok, staje Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Oczywiście wcześniej to się nazywało Ministerstwo, nie? Poczty i Telegrafów, ale to się wyodrębniło jako Polska Poczta. To są fotomontaże, także proszę nie zwracać uwagi, bo po prostu poczta zrobiła piękny kalendarz, dosyć gruby, z historią poczty, nie? I różne wstawki i fotomontaże zrobili przedwojenne, międzywojnia, no i ten obecnie czasów współczesnych. Takie misz-masz, tak jest. Po zakończeniu właśnie wojny, tak jak wspominałem, poczta rozwija się. Poczta się rozwija i tak w 73 roku wprowadzają kody pocztowe. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jaki kod pierwszy w Trzcińsku był? 125. No właśnie, to jest pamięć zawodna, dlatego ten Trzcińsko to właśnie trzy kody miało. Pierwszy kod to był 74-430, później był kod 74-225, nie? A teraz jest 74-510. Także to jest kody. W 92 roku rozdziela się przedsiębiorstwo Poczty Polskiej Telekomunikacji na dwa odrębne przedsiębiorstwa. No i tutaj dużo niesnasek, było wielkie zamieszanie z akcjami, nie? Także jeśli Państwo pamiętają, jedni, czy się należy te akcje, czy się nie należy, no ale pocztowcy pracowali w jednym przedsiębiorstwie, a że ono się później rozdzieliło i telekomunikacja nie chciała za bardzo płacić i żadnych akcji nie chciała dawać pocztowcom. Więc dużo, dużo było niesnasek z tego. W 2012 roku następuje reorganizacja urzędów pocztowych. No i zlikwidowane małe urzędy, powołano tak zwane agencje pocztowe. I tu jest właśnie najśmieszniejsza rzecz. Trzcińsko utraciło swoją pieczątkę. Trzcińsko w ogóle nie ma pieczątki, Trzcińsko-Zdrój, poczta. Jest poczta, ale agencja pocztowa jest. Ale co tam pisze? Czy to Trzcińsko, czy to Chojna? Na pieczątce jest Chojna napisane. Jest wielka jedna bzdura. Dla mnie osobiście. Domagamy się, żeby było powrót. No właśnie. Także proszę Państwa, to jest właśnie dziwne. Dla mnie to jest bardzo dziwne. No ale no trudno. Tak zadecydowali i tak jest. Będziemy walczyć, panie. No dobrze, ale jak jest napisane? Agencja Trzcińsko-Zdrój czy nie? Nie. Chojna. I w nawiasie na samym dole AP. Wszystko. Także nie macie, proszę Państwa, nie ma w Trzcińsku poczty, nie? A poczta niby istnieje, ale jako agencja. Dlatego też zwracam uwagę na takie niuanse, nie? Dobrze. Teraz tak. Omówiłem tak na początku, jak poczta powstawała. To teraz chciałbym omówić historię, bo w ogóle w Trzcińsku, jak poczta funkcjonowała w Trzcińsku, od kiedy była, nie? I zaczniemy od okresu niemieckiego. Proszę Państwa, w okresie niemieckim, tutaj niemiecki badacz historii, bo w ogóle Trzcińska, Benno Reich, on zapisał coś takiego. W Trzcińsku poczta istnieje od 1831 roku.
mieściła się w domu Zdobnickiego. Tu ciekawostki są właśnie, bo nazwiska są polskie. Właśnie troszkę poprzekręcane w stylu niemieckim. Nie? Wiadomo, że tu Polacy, bardzo dużo Polaków tu przyjeżdżało, tu się osiedlali na tych ziemiach i można wyczytać w różnych dokumentach, że osiedlali się, żenili się, wychodziły panie za mąż, tak dalej. Później, jak czasy hitlerowskie nastały, nazistowskie, było coś takiego, że albo do Polski wracają, albo Volkslistę podpisują. Było dużo dylematów niesamowitych. Część ludzi wyjeżdżała, rzeczywiście Polakami się czuli, wyjeżdżali. A część po prostu Volkslistę. Niektórzy nawet nazwiska, że polskie brzmiało, polskie. Nie? Tutaj był taki rektor Saborowski, to on zmienił na Firstner, bo brzmiało po polsku. Nie? Także od 1831 roku mieściło się właśnie w domu Zdobnickiego i co ciekawe, na rogu ulicy Sojuszników z Rynkiem. Tamten budynek, w tej chwili co jest, państwo wierzbińscy tam mieszkają. Nie? Ten budynek kiedyś inaczej wyglądał w ogóle, bo to jest późniejsza już budowla. Ale tam właśnie była pierwsza poczta w Pszczyńsku w czasach niemieckich. No i tam ekspedientem pocztowym, tak jakby po prostu jakby naczelnikiem, ale taki ekspedient pocztowy się nazywał Horn, był i jego dwaj listonosze, Stange i znowu nazwisko Kupliński. Nie? Znowu jest polskie nazwisko. Polsko brzmiące w każdym razie. W tym okresie też był, jeździł dyliżans. Benno Reich w Krońce tylko wspomina, że jeździł. Ja dotarłem do takich różnych ciekawych materiałów. Nie? I na przykład ten dyliżans jeździł z Myśliborza. Wyruszał w piątki, w poniedziałki i piątki. O godzinie 11. Także jechał z Myśliborza przez te wszystkie miejscowości pobliskie do Trzcińska i później do Hojny. Z kolei z Hojny wyruszał dyliżans drugi, gdzie się później mijały. Z Hojny o godzinie 10 wyruszał. Ten w Myśliborzu wyruszał o 11, ten o 10. I w międzyczasie się spotykały na trasie te dyliżanse. Także przesyłki były i przewożone i też ludzie po prostu jeździli, nie? W tą i w tą stronę. Z kolei w dobie automobilów funkcję tę przejął już ambulans, jeżdżąc dwa razy dziennie. A po drodze zbierał przesyłki z agencji, tak wcześniej jak robił dyliżans, to w Golenicach, Rowie, Góralicach, następnie w Trzcińsku i Rosnowie. No i kurs powrotny był tą samą trasą. Ciekawostką tutaj będzie, że tu by było państwowe, cesarskie. Ale w Pszczyńsku jeden z panów, przedsiębiorca, zrobił konkurencję w pewnym momencie i też przed otwarciem linii kolejowej z Pszczyńska do Hojny codziennie kursował prywatny posztylion pana Scheringa, którego poczmistrzem był Gugde. Tutaj Gugde, nazwisko dosyć popularne i znane za Niemców, było z tego względu, że było kilku braci i ci bracia, jeden był nadleśniczym, drugi postawił w Trzcińsku hotel, gdzie ten hotel był za apteką. Tam nie ma już tego hotelu, ale był Gugde. I sprzed tego hotelu Gugde właśnie jeździł do Hojny kilkakrotnie. To znaczy tak, wyruszał przed hotelu Gugde na dawnej ulicy Richstrasse, obecnie ulica 9 Maja, o godzinie 6.30, a w drogę powrotną o 8.15 z Hojny. Z kolei w południe wyruszał o 12, dojeżdżając do Hojny i powrót o 16.45. A wszystko to się łączyło z tym, że linii kolejowej jeszcze w Trzcińsku nie było, ale była w Hojnie. I po prostu ludzi wozili na pociąg. Także zgodnie z rozkładem dawnym niemieckim, pociąg tam do Berlina był, do Frankfurtu nad Odrą, do Gorzowa był, więc
była taka prywatna linia. Teraz wracamy do poczty i wspomnę, tak jak już mówiłem, w 1886 roku miasto wybudowało budynek poczty na dawnym kwartale dawnego garnizonu wojskowego. Za dawnych czasów, w 1700 latach, w tym miejscu, gdzie jest poczta, były takie szopki, budyneczki, nie, taki z takiego muru pruskiego. Tam trzymali konie wojskowi. Oczywiście to tak się tylko nazywa garnizon. W dawnych czasach żołnierze kwaterowali u ludzi. I ci ludzie musieli tych żołnierzy utrzymać. Tam tylko odpowiednie warty były w garnizonie i broń się trzymało. Także poczta została wybudowana właśnie na tym dawnym kwartale garnizonowym. W 1886 roku za kwotę 34 200 marek. Jednym z naczelników od 1889 roku był Bochna, następnie Wilke, a w latach 1904-1922 Reuter, następnie Franz Schneider. No i byli tu różni pracownicy, do których też wypisałem, nie pracownicy poczty, to taki nazywał się pan Arndt, Fender, Mark, nie? Byli też telegrafiści sieci trakcyjnej, Lindner, a pod nim Hermann Reinhardt. W latach 1920-23 urząd telegraficzno-budowlany z Gorzowa przebudował całą linię i sieć telefoniczną, wymieniając stare okablowanie. Tak jak tutaj wspominałem, kiedyś i dzisiaj już też, w latach 1906-1907 pan inżynier Dix wybudował elektrownię. Budynek elektrowni do tej pory jest, komina tam nie ma. To jest przy bramie Myśliborskiej, to właśnie dawna elektrownia. Tutaj kupę ludzi w dawnych czasach mówiło, że to synagoga. W żadnym wypadku. Synagoga była tutaj, jak się schodzi na ulicy Wodnej. A tam to była właśnie elektrownia. I to była elektrownia prądu stałego. Później upaństwowiono to i w 22 roku Trzcińsko otrzymało już prąd trójfazowy, państwowy. No i pan Dix musiał zamknąć już tą elektrownię. W 22 roku założono też linię do Gogolic i wybudowano też rozdzielnie koło Kamiennego Jazu. Dnia 28 lutego 25 roku uruchomiono rozmównicę na poczcie i nowy telegraf. Być może, że państwo pamiętacie, na starej poczcie była rozmównica, dawna, stara, taka gruba. Nie? To właśnie z 25 roku ta rozmównica była. Tutaj chciałbym jeszcze przytoczyć kilka takich pruskich wiadomości. W 1850 roku Prusy wprowadziły znaczki. Tak jak mówiłem, Królestwo Polskie wprowadziło w 1860 roku, a Prusy wprowadziły w 1850 roku. Ale w 1867 znaczki tracą to już na wartości, po prostu unieważnione są. W tej chwili dla kolekcjonerów to są rarytasy niesamowite, poszukiwane na różnych giełdach, nie giełdach, także to są rarytasy naprawdę. Jak ktoś takie znaczki ma, to chwali się. Dnia 1 stycznia 1868 roku powstaje tak zwany Północno-Niemiecki Związek Pocztowy. Niemcy wprowadzają karty pocztowe w 1865 roku, chociaż tutaj różne niuanse są, bo z kolei Austro-Węgry mówią, że to oni pierwsi wprowadzili, Francuzi, że oni wprowadzili w 1870, ale mniejsza z tym, niech oni między sobą walczą i się kłócą, kto wprowadził pierwsze karty. W każdym razie pierwsze karty 1865, Niemcy podają, Austria w 1869, Austro-Węgry. Francuzi w 1870-71, Cesarstwo Rosyjskie w 1872.
Chciwi ludzie wysyłali do siebie pocztówki, do znajomych, do rodziny. Dlatego bardzo dużo tych pocztówek z tamtego okresu jest. Później się to też, ale w tym okresie to było największy boom, nie? Najczęściej wykorzystywaną techniką produkcji pocztówek była litografia. Tutaj macie Państwo przykład litografii. To jest z mojego zbioru, jak na razie, być może, że ktoś ma starszą, ale tu z Trzcińska z 1897 roku jest najstarsza, jak ja znam na razie, litograficzna widokówka. To technika pocztówek była, mówię, litograficzna, początkowo czarno-białe, później jedno, dwu i wielobarwne, tak zwana chromolitografia, którą na początku XX wieku zaczęła wypierać fotografia odretuszowana. Jak nieraz Państwo widzicie, jak ktoś się spotkał z widokówkami, nie, to dziwnym trafem jest zdjęcie, a tam takie kreseczki różne i tak dalej, to są już tak zwane retuszowane, odretuszowane właśnie widoki budynków różnych tam, czy i innych rzeczy, nie? I tutaj właśnie poczta w Szenflis, z początku wiadomo Trzcińsko się Szenflis nazywało, od 1907 Bad Szenflis, od uzdrowiska otrzymało właśnie jako pierwsze nowomarchijskie miasto, nie, Zdrój. Tu, proszę Państwa, ten guzik, co tutaj pokazywałem, co przekazałem, on tak mniej więcej wygląda. Nie? No, tak jak wspominałem, jako dzieciak zobaczyłem, no, orzeł, korona, trąbka. Wyglądał mi na orła polskiego, nie? Przez tyle lat przechowywałem, nie? Ale później, jak tak historią się zacząłem interesować, mówię, no nie, no to pruski przecież orzeł. No ale dobrze, że się zachował przez tyle lat. Tutaj, proszę Państwa, jest list, tak jak pisze tam, z 17 stycznia 1853 roku do Szczecina. I to jest tak zwany okres jeszcze przedznaczkowy, bo nie wszędzie docierały te znaczki. Fakt, że już Prusy miały znaczek od 1850 roku, ale nie wszędzie były znaczki. Więc to jest tak zwany okres jeszcze przedznaczkowy, nazywany przez filatelistów, gdzie tylko była pieczątka bez znaczka. Tutaj, tak jak wspomniałem, powstaje 1 stycznia 1868 roku powstaje Północno-Niemiecki Związek Pocztowy. I tu już jest na znaczku napisane właśnie Związek Pocztowy Północno-Niemiecki, nie? Tak wyglądało jedno z pierwszych pieczątek Trzcińska i z tym znaczkiem z tego Związku Pocztowego. Następny list z 1885 roku do Szczecina, tak zwany stempel ramkowy. To dosyć fajny, ciekawy list, bo to kolega do kolegi pisze do Szczecina, życzy mu zdrowia, wszystkiego najlepszego w nowym roku, nie, i wysyła oprócz listu taką kartkę, nie, no mam tę kartkę, jak raz, pan, który pije sobie szampana, oczywiście z poruszającą się ręką, ja jak od tyłu poruszyć, to ręka idzie do ust mu z szampanem. Bardzo ciekawa sprawa. Proszę Państwa, tutaj wiadomo, że listy pieczętowane były z początku lakiem. Nie wiem, nie mogę rozszyfrować, mam ten list i nie wiem, co to za ród. To jest list rodowy któregoś z rodów herbowych, bo to jest herb rodowy, z labrami i tak dalej, nie? I wiadomo, że Fonsydowowie, Fontreskowowie, Wedemajerowie i inni tutaj, dawni Jungszy, mieli swoje pieczęcie, tak samo jak i polscy szlachcicy, nie? I brali list, pieczętowali lakiem i swoim herbem. Tu z kolei jest tak zwana zalepka. Po okresie
lakowania, Niemcy wymyślili tak zwaną Siegelmarkę za zalepkę. I jak listy się z tyłu kleiło, więc się naklejało. Poczty miały, urzędy, magistraty miały, różne przedsiębiorstwa miały to, te tak zwane Siegelmarki, adwokaci mieli, więc ktoś, kto zbiera, to jest też ciekawostka właśnie dla kolekcjonerów, zbieraczy niesamowite. Tutaj, tak jak Państwo widzą, jest tak zwana właśnie zalepka, Siegelmarka. Od 1890 były do 1907. Oczywiście troszkę wcześniej były jeszcze zalepki, ale tutaj napisałem dlatego, że jeszcze Schoenflies jest z nazwą Schoenflies. Nie? Magistrat bez bat. Także do 1907 roku mniej więcej tak magistrat miał i zalepiali listy właśnie. Teraz też mają. A tutaj prywatny pocztylion, to co wspominałem, proszę Państwa, hotel Gulden. To jest na Wojnickiej na 9 maja. To na 9 maja. 9 maja? 9 maja za apteką. Tam nie ma tego budynku. Tam budynek został rozebrany w 60-tych latach. No i tam później był kiosk, GES miał kiosk, nie, w tej chwili tam też jest kiosk ruchu, świetlica, tam była świetlica, właśnie, pani rodzinowa, tańczyła, tańcej śpiewa. Tańcej śpiewa, to nie tańczyłeś? I tutaj jest ten powóz, pocztylion i jak widać zachował się, jak ten powóz wyglądał. I przypuszczam, że to jest właśnie ten poczmistrz tutaj prywatny, bo to było prywatne. I pan Gugudec się nazywał. A, też. A te nazwy niemieckie pojęcia, za mało bywali, one były zimy. A on był do tej pory jeszcze gdzieś tam. Tutaj, proszę Państwa, jest jeden z pierwszych stempli pocztowych już z nazwą Bad Schoenflies. Od 1907 roku, nie? I tutaj jest 23 marzec 1907 roku. Więc już jest jedna z pierwszych pieczęci właśnie z Bad, z drojem. Fakt, że próbowali już w 1906 lokalni wydawcy widokówek już wprowadzać, nie? Bo oni, Niemcy ubiegali się o to, żeby tu był zdrój, kurort, uzdrowisko, więc poszły papiery do Berlina i już czekali niesamowicie, czy dostaną, czy nie dostaną, nie? Tą na nazwę. No i mówię, pierwsi ci, co wydawali widokówki, to już się zdarza, że gdzie niegdzie można trafić w 1906 roku na Bad już napisane, tak? Proszę dalej. Tutaj z kolei kartka pocztowa prywatna, imienna, nie z okresu I wojny światowej, jak widzicie Państwo, Georg Berg, nie, Bad Schoenflies i tak dalej. Ciekawostka, bo czytając tą kartkę, trochę się uśmiechałem, koledzy też się uśmiechaliśmy, bo z tego względu, że w czasie wojny wiadomo, że nie wolno różnych rzeczy pisać. I była cenzura. A tutaj z drugiej strony ponapisywane jest żona do tego Bernta. Pisze wszystko, gdzie się mąż znajduje, na jakim froncie, gdzie, w jakim oddziale, wszystko. I tak odkrytą kartkę puściła do Berlina. Nie. Więc dla nas to było trochę śmiesznie, bo tutaj o tych szpiegach, Matahari i tak dalej, wiemy co się działo, nie? A tu się okazuje, że tu jawnie napisane było. A może celowo? Zmytka mogła być. Może i tak. Mogła być. Podpucha może być. Tutaj widzicie Państwo już, tak, ta Siegelmarka już właśnie z Bad Schoenflies napisane. To burmistrza, jak raz od 1907 do 1920 roku, urzędowa zalepka właśnie burmistrzowska. Dodatkowe, musiało być ktoś to skończył. Tu mamy urząd właśnie cesarski, urząd pocztowy. Do tej pory
urząd się znajduje polski, znajdował się w tej chwili, tak jak wspominałem, agencja. Tylko na prostą mamy. Kuja nie mówi. Jak? Tak, ale tam jak raz kokoń, to całkiem inna sprawa, że nie do poczty należy. Nie? Tam dalej, jak tą widokówkę przypatrujemy się, rozwozili warzywa i rozwozili pieczywo, bo jest jak raz piekarnia. I to przy piekarni stoi sobie konik i tam pieczywo rozwożone jest. Za Niemców bardzo dużo było tutaj piekarni. Wiadomo, że były małe piekarnie, ale dosyć sporo ich było. Widać tą starą lipę naszą. Stratowali mnie tam. Dobra, i tutaj, proszę Państwa, mamy widok Pszczyńska. To lata 30, już 30, 31 rok. Mniej więcej Niemcy robili właśnie już z samolotu. Każde miasteczko było zrobione, miejscowości. Z samolotów już zdjęcia były. I teraz Państwo pozwolą, przez moment przeczytam w ogóle i opowiem, jak kartka powstawała tutaj w Pszczyńsku. I jacy byli wydawcy w Pszczyńsku tych kartek pocztowych. Pierwsze pocztówki w Pszczyńsku robił na zamówienie w Monachium w 1897, właśnie ta pierwsza, którą pokazywałem. Robił Otmar Zajcher, nie? To było na zamówienie. Pierwsze pocztówki w ogóle były na zamówienie. Dopiero później zaczęły powstawać już w danych miejscowościach i wydawcy już byli i fotografowie. Następna pocztówka z 1898 roku wydał ją Franz Konrad z Barlinka. On wydał kilka pocztówek Pszczyńska, jest bardzo ładna widokówka, jak powstało pierwsze uzdrowisko, budynek uzdrowiska, więc nie wiem, jak on się tam wtachał ten aparat na wieżę kościelną i z wieży kościelnej zrobił właśnie półwysep z uzdrowiskiem. Kiedyś wiadomo, że aparaty były dosyć ciężkie na trójnogu i tak dalej, dopiero z czasem były coraz lepszej jakości. Nie? Że można było w rękach je przenosić w jedno czy dwóch. Proszę Państwa, następny był taki kupiec, Roessler się nazywał. W 1899-1906 wydał ich około 15 widokówek. Większość tych widokówek oczywiście są w mojej kolekcji, bo posiadam, jeśli wiedzą Państwo, niektórym może nie mówiłem, a być może niektórzy wiedzą, mam około 500 widokówek samego Pszczyńska, nie mówiąc już o pobliskich wioskach. Budynek przy Richstrasse, w tej chwili Kościuszki 10, tam gdzie jest solarium, gdzie jest fryzjer, tam właśnie był księgarnia była i drukarnia, prowadzona przez tak zwany, przez jednego z właśnie z wydawców gazety, tak zwany pan Lermer się nazywał z początku. On wydawał tą gazetę pszczyńską, która wychodziła. I to Nowomarchijski Dziennik się nazywał, później tam z czasem zmieniały się te nazwy. Ale w 1887 roku pozbył się tej gazety, sprzedając kamienicę i drukarnię panu Millerowi. Ale ten budynek jest nowy, który jest... Tak, ten nowy. Ja to miałem to dalej wspomnieć, bo on jest nowy, on został rozebrany, ten budynek. Nie? Tam po prostu już to w tym kwartale jest nowy budynek wybudowany nie, w późniejszych już latach. Nie, w latach 80., a przebudowany jeszcze i dobudowany nie, w latach 90. z kolei. Tego budynku już nie ma, ale w tym mniej więcej miejscu. Nie? Następnie tutaj właśnie tam pan Miller zorganizował właśnie kilku swoich chyba przyjaciół, kolegów, którzy chcieli pisać. No i tak zwane gazety zaczęli redagować Krüger, Kretman, Rotter, Bohm i Hans von Scheik. Tych ostatnich właśnie Bohm i Hans von Scheik, oni się zainteresowali właśnie miasteczkiem i powiedzieli w ten sposób,
do pana Billera, że owszem, będziemy redagować, ale i zarazem my będziemy robić zdjęcia i wydawać widokówki. I właśnie mamy widokówki Trzcińska, właśnie pana Boma, pana Hansa von Scheita, więc też jest wspaniała sprawa, bo oni pierwsi tutaj jako lokalni wydawcy. Następnie oni wydawali te widokówki od 1901 do 1906 roku. W 1903 roku wyrasta dla nich konkurencja, nie? Powstaje firma księgarsko-wydawnicza, no i fotograf Otto Greiger zaczyna, nie dość, że wydaje tam swoje książki, to i wydaje też widokówki. Bardzo ciekawe i wspaniałe widokówki on też wydaje. W 1908 roku pan Miller z księgarnią, zakładem fotograficznym, drukarnią i gazetą sprzedaje dla pana Konrada Schroedera, który pochodzi z Dębna. Konrad Schroeder w Dębnie był fotografem, wydawał niektóre widokówki Dębna i okolic Dębna. Dowiedział się, że tutaj Miller chce sprzedać swoje całe przedsiębiorstwo, więc kupił je i założył tutaj, już było dosyć spore przedsiębiorstwo, działało już naprawdę dobrze tutaj w Trzcińsku. I od tej pory gazeta ukazuje się pod nazwą Nowomarchijska Pomorska Poczta, Dziennik dla Trzcińska Zdroju. Konrad Schroeder fotografuje i wydaje w drukarni reklamy, broszury misyjne, pocztówki, książki, nie? I tutaj ciekawostka, bo on wydał książki, właśnie w 1914 wydał książkę pastora Martina Fischera, Ojczysty obraz Gogolic. Wydał też kronikę właśnie Benno Reischa w 22 roku. Z kolei to była kronika miejska, miasta, historia miasta. W 28 roku Benno Reisch pisze z kolei kronikę kościoła, kościołów i też wydaje tą książkę. W międzyczasie jeszcze Konrad Schroeder wydał też książkę, która też jest w moich zbiorach, Historia narostu i dodatek Jelenina. Także to jest bardzo fajna, też ciekawa propozycja. W 1914 roku, jak widać, przystępuje do spółki jego zięć Max Fritz. I od tej pory firma rejestruje się jako Schroeder i Fritz. Firma bardzo dobrze się rozwija, co wskazuje na kupno budynku po drugiej stronie. Tak jak mieli ten budynek przy Kościuszki 10 obecnie, to po drugiej stronie kupili drugi budynek i mieli dwa budynki do dyspozycji. Także firma dosyć dobrze się rozwijała, żeby było wszystko w porządku. I od 1920 roku jest drukowana w Trzcińsku, ciekawa gazeta, publikacja aktualności Dola Stowarzyszenia Biznesu w Chojnie. Także też taka wydawnictwo było. Drukarnia wydała, tak jak wspominałem, tą kronikę Benno Reischa, kronikę kościoła, kronikę miasta. W 24 roku właśnie, tak jak też wspominałem, kronika narostu z dodatkiem o Jeleninie. Przejmuje to, likwiduje to całe przedsiębiorstwo, przenosi na rynek, tylko nie wiadomo, w którym miejscu na rynek. Nie? Do tej pory nie ustaliłem, w którym miejscu ten kulkę przeniósł. A po drugiej stronie, tam obecnie budynek Kościuszki numer 21, sprzedał dla Ericha Berta, który założył sklep kawowy. W latach 90. remont tego budynku był i nie wiem, czy Państwo widzieli, odkryły się napisy. Nie? Właśnie Erich Berndt, sklep kawowy i tak dalej. Mam te zdjęcia, bo tu dzięki Marcinowi Czesykowi właśnie mam te zdjęcia, bo wtedy uwierzył, że to się odkryło, bo później zostały zatynkowane. A jeszcze tutaj wspominając, przepraszam, bo o Marcinie nie wspomniałem, Czesyku. Jest tu jego kilka nabytków w tych antyramach, gdzie dzięki właśnie nie wiem, też mamy te widokówki.
i panu Szukalskiemu, bo jedną z kopert tu nam też ze swojego zbioru z Hamburga przysłał mi, żeby tu wstawić też do izby. Woli przypomnienia, bo zapomniałem. Także przepraszam. Dobrze, teraz przejdziemy raz, bo już czas goli, jak rozgadałem się, a mogę mówić i mówić na takie różne tematy. Tutaj, proszę Państwa, teraz tak, wracamy do poczty. W listopadzie 1945 roku utworzono w Trzcińsku-Zdrój Urząd Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Tu mamy jedną z pierwszych widokówek w Trzcińsku. Widokówki w Trzcińsku właśnie się ukazały, co ciekawe, w niektórych miastach w latach 50., ale w Trzcińsku w 63 roku. Ta widokówka była powielana kilkakrotnie już w 1967, w 1969. Ale to jest pierwsza widokówka 63 roku z Trzcińska. Dopiero później inne zostały wydawane. Tu, proszę Państwa, ciekawostka też właśnie koperta listu poleconego 69 roku. Jak Państwo widzą, bardzo prosiłbym, jeśli ktoś ma, nie wyrzucać takich rzeczy, bo ludzie wiadomo, że wyrzucają, a taka koperta nam dużo mówi, niesamowicie dużo mówi. Jest data, jest pieczątka trzcińska, jest list polecony, RK, jeszcze bez kodów i jest też skąd kto wysyłał? Gmina, spółdzielnia, samopomoc chłopska i tak dalej. Bardzo dużo z takich rzeczy można się dowiedzieć. Zakładów pracy nie ma. Już wielu nie ma zakładów pracy. I właśnie jeśli takie coś zostało, prosiłbym po szufladach czy coś nigdy nie wyrzucać. Tylko właśnie zbierać takie coś i ewentualnie przekazywać tutaj do izby. Bo to jest pamiątka, nasza pamiątka, że tu byliśmy, jesteśmy i jakie zakłady pracy były. Bo w tej chwili zakładów pracy nie ma. Pieczątka nagłówkowa poczty 73 roku z pierwszym kodem miasta właśnie. Tak jak tu widać 74430. Tutaj właśnie pan Szukalski przysłał mi tą, bo brakowało mi z kodem 74225 do antyramy. Więc przysłał mi taką kopertę i jak Państwo widzą 74225 i co ciekawe też przebijana jest. Były przebijane, nie? Przepisywane długopisem, przebijane dawne kody. Tutaj pieczątka nagłówkowa poczty 2002 rok, obecny kod pocztowy. No i tu, proszę Państwa, właśnie kuriozum, nie? Obecny stempel pocztowej Agencji Trzcińsku-Zdroju. No gdzie tu Trzcińsko? Pytam się. Hojna, cały czas hojna i hojna, agencja pocztowa. Trzcińsko nie ma, bo mamy tu sprzedane. Kuriozum właśnie. Jeszcze trochę tej urzędu. Ale może tę pieczątkę zdrowia. A chciałbym sobie powiedzieć, że w latach 45 roku urząd pocztowy przejęty został od żołnierzy radzieckich, którzy urządzili w nim szpital. Nie? Pierwsze przesyłki były przewożone wozem konnym do Dęblina, w późniejszym okresie przesyłki konwojowano koleją do Pyrzyc. Z tego okresu jest bardzo mało wiadomości i trudno było w ogóle coś znaleźć. W latach 50. XX wieku jednym z naczelników Urzędu Pocztowego w Trzcińsku był Władysław Bloch, po nim pan Siluch. Kolejnym naczelnikiem był Stefan Wiśniowski, a od 69 roku Alfons Racki był. Właśnie ze Sztutowa, o którym wspominałem, że jego ojciec zginął właśnie na Poczcie Gdańskiej. Budynek poczty w latach 60. przed remontem, no nie będę może czytał wszystkiego i tak dalej, bo tam można będzie się zaznajomić czytając, bo dosyć tego troszeczkę jest, troszkę pospisywałem, jak wyglądał ten budynek. W każdym razie wspomnę, że centrala była najpierw taka jednoklatkowa u naczelnika
poczty była, ale później 24 października 1960 roku wzięli, rozbudowali centralę już całodobowo. No i tam pracowały panie, właśnie moja mama mniej więcej zaczynała tam, Janina Kołucka, pani Wanda Rusiecka, Bogusława Kozicka, pani Gelet Wiśniowska, później Zofia Racka. Później następny taki narywek pań był, nie, następne panie pracowały: Ewa Nicińska, Barbara Scherer, Anna Wiśniewska, Maria Radecka. Centrala też miała okienko usługowe dla osób wydających telegramy i chcących zadzwonić po godzinach pracy już Urzędu Głównego, nie? Poczta oczywiście by była czynna od 6 do 21, znaczy się otwarta, można powiedzieć, w ten sposób, nie? Ale od 21 do 6 rano drzwi były zamykane poczty na klucz. Jeszcze taką ciekawostkę, nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Przez jakiś czas jedno z mieszkań, bo na poczcie mieszkałem z rodzicami, a jedno z mieszkań było przez jakiś czas puste. Stało puste. I w 65 roku, na czas remontu budynku ośrodka zdrowia, mieścił się właśnie na poczcie w tym mieszkaniu ośrodek zdrowia. Z kolei w 68 roku, podczas inwazji, interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, była tak zwana baza radiostacji wojskowych. Na pewno nikt z tych Państwa nie pamięta i nie wie o tym. A ja, mieszkając na poczcie, wiedziałem, że wojsko tam było i miało swoją bazę wojskową przez jakiś czas, właśnie w czasie interwencji w Czechosłowacji. Pomieszczenia poczty były źle oświetlone, niedostatecznie ogrzewane piecami kaflowymi, nie było łazienek, ubikacji nie było. W związku z tym w 70 roku rozpoczęto kapitalny remont poczty i w okresie remontu urząd pocztowy przeniesiono na ulicę Tadeusza Kościuszki numer 17. Miało być to krótko, trwało niestety 2 lata. W pomieszczeniu takim malutkim musieli się urzędnicy tam przycisnąć, a poczta była rozebrana praktycznie, ten stary, dawny budynek. Po 2 latach, 1 stycznia 72 roku, poczta już została wyremontowana, remont kapitalny nastąpił, wymieniono wszystkie stropy, wstawiono nowe okna, przebudowano wnętrza, zamontowano instalacje centralnego ogrzewania, urządzono WC, łazienki, nowoczesne oświetlenie. Przełożono dach, budynek otrzymał nową elewację, na piętrze urządzono centralę telefoniczną. Właśnie tą centralę z parteru przeniesiono później na piętro, do jednego z tych pokoi tego jednego mieszkania, zabierając oczywiście jeden pokój. Całość wyniosła 900 tysięcy złotych. W roku 73 na centrali telefonicznej zainstalowano Telex. No i w tym samym roku, tak jak już tu wspominałem, w 73 Trzcińsko otrzymało Trzcińska. W latach 79-2005 naczelnikiem była pani Anna Wiśniewska-Kruk. Przed zautomatyzowaniem centrali telefonicznej jako telefonicki pracowały też pani Wiesława Stanisławska, Mieczysława Wiśniewska, Irena Krajczyńska. Na okienku kasowym pracowała Irena Josik, a na listowym Iwona Krajczyńska. Później Janina Olkówka i Bożena Kurkowska. Listonoszami w owym okresie byli też Tadeusz Lutostański, pan Bronisław Kułaga, Róża Borodziej, Wiktor Bogumił. Funkcję naczelnika w latach 2005-2008 pełnił pan Paweł Wojewoda z Chojny, a od roku 2008 naczelnikiem poczty był Daniel Pogorzelski. W 2012 roku nastąpiła, tak jak wspominałem, reorganizacja urzędów pocztowych, zmieniono steple, a część załogi listonoszy przeniesiono do Chojny. Poczta niestety w Trzcińsku utraciła swoją samodzielność i stała się filią Urzędu Pocztowego w Chojnie. Tutaj jeszcze chciałem właśnie pokazać tą pieczątkę, muralic.
To jest lakowa pieczęć, którą udało mi się ją zachować przez tyle lat. Wiadomo, w 50-tych latach była poczta właśnie w Kuralicach. I tutaj dziękuję Państwu za uwagę. I też właśnie kuriozum, zamiast tu przedsiębiorcy z Trzcińska zrobić widokówki, to jest widokówka, gdzie robione w Kołobrzegu. Także firma kołobrzeska zarabia na mieszkańcach Trzcińska, zamiast tutaj ktoś wziąć właśnie za takie wydawanie pocztówek. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Zrobimy krótką przerwę.